Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki. Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku. Szczęść Boże, ogromnie nam miło. Miejmy nadzieję, że Państwu również jest miło nas słuchać. Myślę, że tak. Dobra. My się zawsze z Państwem bardzo miło spotykamy. Bardzo nam miło, że Państwo są po drugiej stronie, czy radioodbiorników, czy komputerów, czy laptopów, komórek, bo przecież wszystko radia jest. Można teraz na różne sposoby słuchać. W komórkach tak. Też nawet? Tak, można znaleźć. Wow. Chociażby przez to, że internet jest w komórkach, internet, prawda? No, więc możemy chociaż przez ten sposób dobrze słuchać radia. Proszę Państwa, 26 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Będziemy sobie teraz od 12 wersetu trochę rozmawiali o tym, o dziesięcinach tak naprawdę. No. Myślę, mamy, że proszę Państwa, jak to stwierdziliśmy przed chwilą, jeszcze przed nagraniem, 1 000 000 tekstów otwartych. Niestety, ale to jest też taka cudowna głębia tego. Dziesięciny, proszę Państwa, wiemy, o co chodzi generalnie, o pewien przepis typowo kultyczny, żeby dziesiątą część swoich zbiorów ofiarować Bogu, czyli intencje tego Państwo generalnie już od razu możecie sobie wyobrazić. Chodzi o, no ewidentnie, o wdzięczność znowuż. Czyli taką postawę wdzięczności za to wszystko, co Bóg nam daje. I chodzi o to, żeby co pewien okres czasu mimo wszystko o tym Bogu nie zapomnieć. O tym jeszcze za sekundę powiemy. Niech zresztą, proszę Państwa, niech jeszcze zanim przeczytamy, tak, to tylko tak powiem, że ostatnio miałem też takie doświadczenie. Byłem na kręgu biblijnym właśnie i tam wątek dziesięciny też się pojawił, chociaż w zupełnie innym kontekście, bo zupełnie inny fragment omawialiśmy temat, fragment nawet nie związany z dziesięciną, ale to też takie miłe doświadczenie, bo widzę, że nawet współcześnie sporo ludzi decyduje się na tę dziesięcinę. Piękne. Na to, żeby rzeczywiście tą 1/10 swojej pensji, nawet pojawiło się pytanie, czy brutto, czy netto liczonej, ale rzeczywiście przeznaczają, czy to na jakieś dzieło po prostu robione przez Kościół, czy na jakieś siostry klauzurowe, czy różne inne rzeczy. To bardzo. Piękne, podziwiam, bo rzeczywiście ja tego doświadczenia jeszcze nie mam w sobie. Znaczy to zależy też, bo to proszę pamiętać, że to nie jest z naszej strony obowiązek. To jest taki dodatek. I proszę powiedzieć, ja będę bardzo złośliwy pod tym względem w jednym zdaniu. Proszę pamiętać, że Bóg takich dziesięcin nie przyjmie, jeżeli nie będzie wpierw życia wiernego Bogu. Bo jaka jest zasada? Wpierw zrób to, co musisz, a dopiero potem zrób to, na co masz ochotę. Nie? A nie dlatego, w odwrotnej kolejności, a nie w odwrotnej, oczywiście. Tak. Dlatego nie wolno zastępować obowiązku jakimś darem, to znaczy obowiązku. Obowiązek jest moralny. Dlatego ja muszę wpierw żyć według woli Bożej, żeby móc ofiarować to, czego Bóg mi nie nakazuje ofiarowywania. Nie? Dlatego tak muszę, bardzo Państwu kładę tutaj na tak do świadomości pewien porządek darów, byście się nie łudzili tym, bo człowiek powie, no Panie Boże, staję przed Tobą, bo tyle i tyle Ci ofiarowałem, bo ja zrobiłem to, to, to i to. I wtedy mój Bóg zada pytanie na sądzie szczegółowym po śmierci, a powiedz mi, czy byłeś mi wierny w tym i w tym i w tym, co ja Ci kazałem zrobić. I wtedy nagle się usta otwierają, I będę oczywiście zaskoczony, bo ja myślałbym, że ja pójdę wobec Pana Boga jako wielki bogacz, znaczy bogaty w zasługi, a tu się nagle okazuje, że nie. Proszę zobaczyć, tak mi się przypomina bardzo cięty wielki ojciec Pio, którego tak czcimy, tak szanujemy, tak kochamy. On miał dosyć gwałtowny charakter. I kiedy budował ten szpital, tam otrzymał ogromny datek od jakiegoś faceta, który mu się tam postawił przed oczy, bo chciał dać. A ten mu co powiedział? Spieprzaj mi z tym. Przepraszam za to słowo, mówię ja, spieprzaj mi z tym, tylko wpierw wyjdź od kobiety, z którą siedzisz i wróć do swojej żony. On miał taki dar jasnowidzenia, a więc powiedział, wpierw mi załatw to, co musisz zrobić, a dopiero potem przyjmiesz, ja od ciebie mogę przyjąć dar, który być może, proszę Państwa, chciał ten człowiek właśnie tym datkiem zatkać swoje sumienie, znaczy zatkać w sensie uspokoić tak sumienie. Tak jak ci wszyscy mafiozi, na przykład w tych mafiach sycylijskich i tak dalej, tam się dużo mówi o tym, że oni tak by chętnie składali duże datki na kościół. A tak, z okazji chrzcin na przykład, czy ślubów i tak dalej i zamykają. Ja tutaj, proszę Państwa, tak ciągle jeszcze mówię, bo to tak się, myślę, że już raz gdzieś tam chyba też, jakie to jest też niebezpieczne dla wielu księży, dla proboszczów, którzy gdzieś tam dbają o znajomości z ludźmi bogatymi w parafii. Koniecznie trzeba prześwietlić moralność życia. Mi nie chodzi nawet o rozwód. Gdzieś to, pamiętam, była taka sytuacja, że
też proboszcz przyjął datek na kościół, dosyć spory datek na kościół, ogłosił to nawet w parafii, że tutaj pan taki i taki X złożył, żebyśmy mogli kontynuować i tak dalej, a ludzie powiedzieli, nawet ksiądz nie wie, jak on gnębi swoich pracowników, jaki on jest niesprawiedliwy wobec ludzi, których wyzyskuje w pracy, a księdzu daje z tego, co tak de facto powinien dać pierw tym ludziom, bo im się należy zapłata za pracę wykonaną. I w tym momencie właśnie gdzieś tam się akurat okazało, że przyjmowanie takich datków jest szalenie niebezpieczne. Ach, o tym powiemy, kiedy będziemy w Księdze Przysłów, bo ewidentnie, kiedy tekst mówi wyraźnie, nie przyjmuj tych darowizn, bo darowizna zamyka oczy naprawdę. To jest bardzo niebezpieczne. Ale to tak mówię a propos, tylko że daję Państwu takie bądźcie bardzo czujni, kiedy cokolwiek macie przyjąć od kogoś, albo zwłaszcza, gdy macie kogoś wychwalać, baczcie na to, kto to jest. Ja sam pamiętam, wpadłem, mój proboszcz to się aż tak śmiał, z tego, ponieważ gdzieś tam kiedyś odprawiałem pogrzeb. No, działałem według powiedzenia łacińskiego de absentibus nihil nisi bene, czyli o nieobecnych nie mów nic, jeżeli nie masz powiedzieć dobrze. No więc ja tam powiedziałem dobrze, dobrze, dobrze. Ten człowiek był znany z tego, że miał życie bardzo dalekie od Boga. I ludzie to wiedzieli. A ja tutaj takie peany wypiewam i tak dalej, i tak dalej. Nie, żebym kłamał. Ja tam mówiłem, powiedzmy, przypominam to tak sobie troszkę, w tym w świetle Słowa Bożego, że człowiek wierzący otrzymuje nagrodę i tak dalej. Ludzie przyszli do mnie do zakrystii, nie? I mówię, oburzeni. Znaczy oburzeni nie, tylko powiedzieli księże, no księdza chroni to, że go ksiądz kompletnie nie znał, ale ten człowiek dużo krzywdy zrobił w życiu innym. Dużo krzywdy, nie? A więc to tak też warto, naprawdę bardzo warto uważać, zwłaszcza gdy chodzi o datki materialne, bo ten tekst o dziesięcinach mówi o datkach materialnych. I proszę, zresztą zaraz za sekundę zobaczymy, jak autor nam kapitalnie ten tekst układa, żeby te datki mogły być przyjęte przez Boga. Przypomina pan sobie jeszcze pewną historię z zupełnej starożytności, z pierwszego czasu okresu życia ludzkości mamy dwie ofiary. Jedna Kaina i Abla, oczywiście. Tak, jedna przyjęta. Ofiara Abla, a Kaina ofiary Bóg nie przyjął. Bóg nie przyjął. Dlaczego? Bo Kain żył źle. To odwołuje Państwa, nie wiem, do którego odcinka naszego do którego naszych, z pierwszych odcinków, tak, kiedy mówiliśmy o Kainie. Warto sobie, bo myślę, że w radiu chyba są te odcinki, tam i można tak, je znaleźć. Można znaleźć wszystkie czy na odcinki, YouTubie, więc bardzo się cieszymy, proszę Państwa. Tam bardzo Was odnoszę do tego, bo tam szczegółowo nawet to omawialiśmy, dlaczego Bóg odrzucił ofiarę Kaina. I się czasami może zdarzyć właśnie, że to, co ksiądz proboszcz naprawdę przyjął, nawet z dobrej woli, powiedzmy od jakiegoś bogacza i tak dalej, się okazuje, że jest okupione cierpieniem bardzo wielu ludzi i Bóg z tego chwały mieć nie będzie. Dlatego też trzeba naprawdę bardzo, a bardzo uważać. Nieraz trzeba męstwa w tym, by powiedzieć, proszę Pana, nie, od Pana akurat nie mogę przyjąć. Bo przyjęcie od Pana, tak ludzie często robią, dają na kolędzie jakąś grubszą kopertę, proboszcz się cieszy, bo tam powiedzmy, no ma jakąś robotę do tego i no będzie miał powiedzmy jakiś zastrzyk pieniędzy, ale no to, czego człowiek nie widzi, Bóg to widzi i chwały z tego wielkiej nie będzie. Naprawdę nie będzie z wielkiej chwały. Ja to też tak czasami mówię, na dwoje babka wróżyła. Nie oceniam postępowania ludzkiego. Zwracam się tylko do tej minionej epoki. Dużo ludzi wierzących było członkami, jak ja to mówię, nieboszczycy PZPR. I no, to była partia z definicji, to była partia ateistyczna. Dużo ludzi wstąpiło do niej i chyba trochę czuli pewne wyrzuty sumienia i niekiedy byli to ludzie bardzo dobrzy, na przykład żyli bardzo dobrze z księdzem, żyli z proboszczem, pomagali nawet. Ja znam nieraz takich paru ludzi. I owszem, proboszcz, pamiętam, też byłem na pogrzebie jednego z moich znajomych, który też tam gdzieś do partii należał i proboszcz właśnie mówił, ile on dobrego zrobił dla parafii. Owszem, ale tak sobie potem pomyślałem, Boże drogi, czy nie robił to właśnie po to, żeby swoje sumienie troszkę uspokoić, że przeszedł na stronę jednak taką, nie? I oni owszem byli dobrzy, jak najbardziej. Mówię, Bóg to oceni. Ja nie oceniam raz, że nie jestem wcale wielkim bohaterem. Ja też nie wiem, jak ja bym postępował żyjąc w tamtej epoce, o wiele trudniejszej niż dzisiaj. Tym niemniej pewna uczciwość, proszę Państwa, jest. I to, no gdzieś tam to wychodzi, że ludzie często dają te datki na Kościół, ale nie po to, żeby tak de facto pomóc Kościołowi, tylko żeby uspokajać własne sumienie. I to już nie jest dobre, bo gdzieś tam to sumienie mimo wszystko gryzie. Panie Hubercie, grosz, proszę Państwa, z Ewangelii, idźmy, się kłania. Tak, ale my już idziemy do tekstu. Tak.
przeczytać całość od 12 do 15? Tak. Gdy w trzecim roku, roku dziesięciny, zakończysz oddawanie wszystkich dziesięcin ze zbiorów, gdy oddasz je lewicie, obcemu, sierocie i wdowie, aby jedli do syta w twoich murach, powiesz wobec Pana Boga swego: wziąłem z domu, co poświęcone, i dałem lewicie, obcemu, sierocie i wdowie, zgodnie ze wszystkimi poleceniami, jakie mi wydałeś. Nie przestąpiłem, ani nie zapomniałem żadnego z twoich poleceń. Nie spożyłem tego podczas żałoby, nie wynosiłem z domu w stanie nieczystości, nie dałem nic z tego umarłemu. Usłuchałem głosu Pana Boga swego, czyniłem wszystko, co mi rozkazałeś. Ze swego świętego mieszkania z niebios spojrzyj i pobłogosław Izraela, lud swój, podobnie jak ziemię, kraj opływający w mleko i miód, którą nam dałeś, jak poprzysiągłeś naszym przodkom. Warto, proszę Państwa, zwrócić uwagę na to, na co ma być przeznaczona ta dziesięcina, czyli na lewitę, czyli na tego, który samemu nie mógł zarabiać, a także na obcego, sierotę i wdowę, czyli na te takie grupy, no, które były najsłabszymi grupami w Izraelu. Tak, i proszę zobaczyć, proszę Państwa, niesamowicie ważne. A więc mamy wpierw, proszę Państwa, ten właściwy porządek. Proszę zobaczyć. Masz oddawać dziesięcinę z tego, co masz, tym, którzy są w potrzebie, w permanentnej potrzebie. I ja zwracam uwagę na to, proszę Państwa, że wpierw Bóg żąda, aby człowiek pomagał człowiekowi. Zanim złożysz ofiarę Bogu jakąkolwiek, wpierw pomóż tym, którym jesteś zobowiązany pomagać, bo oni sobie rady nie dadzą. Dlatego Bóg wyraźnie bierze ich w obronę. Słusznie Pan powiedział, lewita, czyli ten, który służy Bogu, on nie ma ziemi, bo on, pokolenie Lewiego jest od zatem tego... Zatem nie zarabia. Tak, jest od tego, żeby dbali tylko o świątynię, czyli o namiot wpierw, o wszystkie jego sprzęty. Oni nie mają czasu, żeby zadbać o to, by mieć jakieś dochody, by się utrzymać. I dlatego to ty będziesz utrzymywał lewitę, czyli sługę ołtarza. Tutaj tak a propos, proszę Państwa, powiem, bo nie wiem, czy już wasze myśli idą w kierunku mojej. Brzydko mi jest to mówić. Ale mamy utrzymywać księży. Zapewne tak, pewnie o to tak, księdzu tak. chodzi. Macie utrzymywać księży. To jest brutalne. Jest to jedno z przykazań kościelnych, prawda? Dbać o potrzeby materialne kościoła. Więc, oczywiście, to teraz może jest trochę bardziej skomplikowane, bo na przykład to już nie jest tak, że księża nie zarabiają, bo księża też chodzą do swojej pracy, więc jakby nie mamy... No to zależy kto, bo ja akurat tak. Ja jestem wykładowcą na uniwersytecie, więc ja mam pensję państwową. Ja absolutnie jestem niezależny od jakiegokolwiek datku, powiedzmy, parafialnego, proboszczowskiego i tak dalej, bo ja na siebie zarabiam. Ale jednak, owszem, wikariusze też, bo chodzą na lekcje religii. Tak, uczą dokładnie, ale jest wielu księży, którzy nie zarabiają. Na przykład księża, którzy, nie wiem, są już starsi, są emerytami i tak dalej. Albo chorzy. I na tych księży właśnie mamy obowiązek składania się. Więcej, księża też się na nich składają, bo przecież z tego, co wiem, to księża mają też bratni fundusz kapłański. Jakoś tak się nazywa. Tak, ten tak zwany bok, który mam nadzieję nam bokiem nie wyjdzie, ale bok, czyli braterska opieka kapłańska. My też się składamy, wszyscy księża, na tych, którzy nie są w stanie się utrzymać. Poza tym mamy jeszcze taki fundusz tak zwanych parafii ubogich, bo są jednak też parafie maleńkie. No, ceny prądu, proszę Państwa, wody są wszędzie takie same, śmieci są takie same. A parafii w dużym mieście znacznie łatwiej utrzymać się niż parafii w jakiejś małej miejscowości. Tak, kilkuset mieszkańców na przykład. Pod warunkiem też, że oczywiście nie ma ziemi, bo dzisiaj jednak spora część parafii ma już ziemię i to jest też stały dochód proboszcza i on bardzo nieraz pomaga właśnie w tych prowadzeniu różnych prac parafialnych, bo to są już pieniądze stałe za uprawę ziemi. Ale są parafie, które są małe i tego nie mają. I oczywiście, że tym parafiom trzeba zapewnić byt i o to już się troszczy biskup. Na przykład takie najprostsze sprawy jak zakup węgla na zimę, powiedzmy, czy tam, no teraz nie wiem, jakie tam to ogrzewanie mają. Nie na ogrzewanie kościoła, to idzie tylko na ogrzewanie proboszcza, no bo kościół to już by były w ogóle datki ogromne, nie? Ale proszę Państwa, ja powiem tak, bo brzydko to brzmi, macie Państwo dawać. Nie, dzisiaj nikt nie musi nic dawać. Ale chodzi o to, byście czuli się zobowiązani, ponieważ w tym momencie, kiedy wy zapewniacie byt danemu księdzu, to on się może oddać prawdziwie służbie Bożej. Nie musi biegać, nie musi się starać. Owszem, wiem, o czym wy myślicie i ja też o tym myślę, że jest mnóstwo bardzo bogatych księży. To prawda, że jest mnóstwo bogatych księży i rzeczywiście, kiedy widzicie, że ksiądz ma jakiś super model samochodu, takiemu księdzu pomagać nie trzeba. Naprawdę nie trzeba.
Natomiast musiałbym wam znowu dużo tutaj mówić, jak są podzielone te pieniądze. Pieniądze z koszyczka nie są dla księdza, są dla parafii. I to jest pierwsza sprawa. No, a już chyba kiedyś już, panie Hubercie, o tym mówiliśmy. Tak, ja bym już do tego, wracać, już, bo nie będziemy tutaj zwłaszcza, naszych wiernych... Zwłaszcza, że mamy rzeczywiście tych tekstów dużo otwartych, więc otwartych, tak, jednak skończyć. Tak, więc ja tutaj no nie mówię tylko my generalnie... My już powoli do przerwy dochodzimy. O Boże, drogi, więc szybciutko. Więc mamy tego lewitę, czyli proszę państwa, sługę ołtarza. Jeżeli widzicie, że wasz proboszcz jest naprawdę ubogi, skromnie żyje, nie rzuca się w oczy, ma tam jakiś stary model samochodu, to wierzcie mi, to nie jest chciwość księdza. To jest jego ubóstwo i wtedy naprawdę dbajcie o niego. Ponieważ, jak to mówi Pismo Święte również, godzien jest robotnik zapłaty swojej, jeżeli on się jeszcze oddaje tej służbie. Jeżeli widzicie, że siedzi w konfesjonale, że przygotowuje kazania, że prowadzi różnego typu spotkania i on nie jest człowiekiem, naprawdę nie rozrzuca pieniędzmi na lewo i na prawo, dbajcie o niego, bo taki proboszcz to jest cudowny proboszcz. Naprawdę cudowny proboszcz. Dzisiaj no, rzadko możemy spotkać proboszcza ubogiego. Dużo jest, znaczy proboszcza, czemu mówię? Księdza, generalnie księdza. Ja też powiem, że nie należę do ludzi ubogich. Nie. Ja jestem kawalerem i moja pensja mi zupełnie wystarcza. Zupełnie mi wystarcza. Więc gdzieś tam to, co biskup akurat przeznacza z nas tutaj i tak dalej, myślę, że oni wiedzą. Tutaj akurat można biskupom ufać. Ja tego problemu nie znam. Ja ją pozostawiam mojemu biskupowi, jeżeli się do niego zwraca, bo do kurii księża piszą, że proszą o zapomogę taką, taką i taką. To tam jest wszystko roztrząsane i tak dalej. To jest, myślę, sprawa tutaj uczciwa. Także tutaj miejcie tę świadomość, zwłaszcza kiedy widzicie waszego księdza w parafii, który naprawdę nie ma luksusów, bo są tacy księża też. Są. I naprawdę wierzcie mi, że nie wszyscy księża są bogaci. Nie wszyscy opływają w luksusy. Są tacy i oni przed Bogiem ewidentnie odpowiedzą za to. Naprawdę odpowiedzą. Jeżeli mają, powiedzmy, jakieś tam, pławią się w tych luksusach, a nie dzielą się z tymi, którzy są biedni, to już jest brak naprawdę takiego wyczucia społecznego. Czy nawet wyczucia, bym powiedział, takiego braterskiego wyczucia. Wspomożenia kolegi, który gdzieś tam, powiedzmy, jest w tarapatach, bo my w końcu dzielimy się wiadomościami. Księża rozmawiają ze sobą. Jeden drugiemu mówi, że tego tutaj na to już nie ma, na to mu nie wystarcza. To chociaż część, ja nie muszę mieć luksusowego auta. Ale powinienem, zresztą to też daje taką radość, że ja wiem, że mój przyjaciel, mój kolega, który pracuje ze mną na jednej niwie, on jest szczęśliwszy. Jaką to cudowną radość budzi. A co mi to tam darzy? W końcu mogę mieć skromne auto i też ma 4 koła, też dojadę. Natomiast jeżeli ja pomogę i ja wiem, że na przykład on coś z tego zapłacił albo zrobił, jest mu łatwiej. Jakie to jest szczęście. Boże, drogi, jaka to jest radość. Naprawdę pomogłem drugiemu człowiekowi. Ja nie wiem, czemu człowiek się tak cieszy. No dobra, mniejsza z tym. Proszę państwa, obcy, sieroty i wdowa to są 3 dalsze kategorie, które od razu widzicie, potrzebują pomocy. Nie zapominajcie o tych, którzy są w potrzebie. To się Bogu bardzo podoba. Księga Przysłów, do której dojdziemy, nie wiem tak, kiedy. Cudowna, za kilka lat. Nie, bo chciałem też powiedzieć, że nie, bo teraz mi się pomyliło. A bo mamy, jeden cytat. Więc tak. Też będzie, ale proszę państwa, te wszystkie cytaty za chwilę po krótkiej przerwie. Mamy 7 i chcemy wszystkie 7 omówić dzisiaj. Panie Hubercie, już mnie pan przywołuje do porządku. Tak, teraz krótka przerwa. Tak będzie. Krąg biblijny. Proszę państwa, wracamy do naszej rozmowy. Teraz obiecane 7 fragmentów będziemy oczywiście po kolei omawiać. Wszystkie oczywiście w kontekście tego fragmentu 12-15 z 26 tak, rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Tak, natomiast my musimy powiedzieć o tym, do czego będziemy je odnosić. Dlatego jeszcze na sekundę werset 13, że powiesz wobec Pana Boga swego, czyli dasz świadectwo Bogu, który zna prawdę. Tak, powiem, wziąłem z domu co poświęcone i dałem lewicie obcemu, sierocie i wdowie zgodnie ze wszystkimi poleceniami, jakimi wydałeś, nie przez postąpiłem, ani nie zapomniałem żadnego z twoich poleceń. Właśnie to jest to. Ta końcówka wersetu. Postąpiłem ściśle według prawa i zadbałem o nich. Czasami, proszę państwa, może nam się to wydawać, że to jest takie troszeczkę nieludzkie. No może nie nieludzkie, bo to jest złe słowo, to jest za mocne słowo, ale że to nie ma bardziej współczucia, bo chodzi o to, żeby postawić akcent na to, że ja wypełniłem twoje prawo, niż li pomogłem drugiemu. Otóż proszę państwa, coś w tym jest, bo Pan Jezus jednak daje nam prawo, ale prawo miłości bliźniego. I mówi, najwyższym prawem
jest miłość bliźniego. Tu jeszcze w tym tekście macie pewną niedoskonałość sformułowania, bo od razu wyczuwacie, o co chodzi, że gdyby nie było tego prawa, to prawdopodobnie bym nie dbał o nich. Ale dbam o nich dlatego, że ty mi kazałeś. I dlatego takie jest ustawienie tekstu. Ja może tutaj za surowo ich oceniam, ale prawdopodobnie tak, bo dlaczego Bóg wydaje takie prawa? No bo ich nie przestrzegano. A więc Bóg mówi, nadaję ci takie prawo, byś opiekował się lewitą, sierotą, wdową i obcym. Dlaczego? Bo ty tego normalnie nie robisz. Nie? A więc jest to coś, co rzeczywiście wymaga pewnego ustalenia prawnego, ale przez to prawo Bóg ich uczy, kto jest prawdziwie dla nich ważny i co dla Boga jest ważne, żebyś ty się opiekował tym, od którego nie masz możliwości spodziewania się niczego w zamian, bo oni ci nie dadzą tym samym. Jeżeli ty o nich dbasz i dajesz im tę dziesięcinę, oni nie mają za co tobie oddać, ale będą tobie wdzięczni. I to jest właśnie coś pięknego, co ciebie ubogaci, tak jak mówi nasze przysłowie, chyba zresztą w Dziejach Apostolskich jest ten logion Jezusa słynny, że więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu. W braniu, tak, bo masz radość z tego i my to wiemy, że kiedy człowiek obdaruje kogoś i widzi jego cudowny uśmiech, to ja mówię, to jest bogactwo, którego w ogóle nie jest w stanie zrekompensować ten datek, który ja mu dałem, bo ja przygotowałem mu szczęście. I jeżeli ja mu przygotowałem szczęście, to ja dałem mu niewiele, ale ta porcja szczęścia to jest wielkość daru, który mi Bóg policzy. Czemu Jezus właśnie powiedział to, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej? Ona wrzuciła dwa pieniążki małe. Dała z tego, co jej zbywała, a nie z tego, tak, co po prostu miała w nadmiarze. A więc oczywiście widać, proszę Państwa, że Bóg nasze dary ocenia zupełnie inaczej niż my. I można dać wielkie pieniądze na Kościół i Bóg tego nie policzy. Zupełnie nie policzy. A można dać malutko, a dla Boga będzie to ogromnie wiele, bo jest to dane z miłością. Naprawdę. Wydaje mi się, że to chyba była historia, którą ostatnio gdzieś próbował kardynał Krajewski albo ktoś inny, ale chyba kardynał Krajewski właśnie, że ktoś chciałby dać duży bardzo datek na Kościół, jakiś właściciel firmy obuwniczej, żeby było na ubogich, na biednych, i kardynał tych pieniędzy nie przyjął, ale przyjął, znaczy, ale właśnie, bo chciał, żeby ten człowiek dał coś bardziej od siebie. I przyjął dopiero wtedy, kiedy człowiek dał nie pieniądze, ale buty, które najpierw musieli jego pracownicy zrobić. On musiał dać skóry na te buty i tak dalej. I to bardziej już z tego, co wymagało trochę pracy, bardziej takiego włożenia z siebie. I było bardziej rzeczywiście no, takim darem z serca, niż tylko po prostu rzucaniem pieniędzy. Ja powiem łatwym. Jeszcze jedno. To było chyba mądre posunięcie, ponieważ w tym darze wtedy uczestniczyli również pracownicy. I oni też dał im możliwość uczestniczenia w darze, bo gdyby dał pieniądze sam, to on to daje od siebie. Pracowników to nie obchodzi. Ale jeżeli daje pewien wyrób, co notabene jest łatwiejsze, bo przecież tych butów to tam ma stosy na pewno. I teraz jeżeli on to daje, to również w tym jego datku udział mają pracownicy, którzy to wyprodukowali. Bóg im też to policzy w tym momencie. Nie? Także to jest ładne. Proszę Państwa, mamy więc to prawo, Jezus to prawo jednak udoskonala i mówi, baczcie na dobro bliźniego, miłość bliźniego, niech to będzie dla was prawem i nie patrzcie na to, czy ja żądam tego od was. Nie patrzcie na to, patrzcie na to, że widzicie człowieka w potrzebie i jeżeli możecie mu pomóc, bo to jest wszystko, moi drodzy, caritas ordinata est, ja to zawsze mówię, miłość musi być uporządkowana, a nie głupia. Tylko jeżeli wiesz, że prawdziwie możesz mu pomóc, zrób to, bo twoje szczęście będzie wręcz niebotyczne, bo zresztą bardzo ładny jest zapis, znowuż w mojej ulubionej księdze przysłów, Bogu pożycza ten, kto pożycza ubogiemu. To jest bardzo ładne, samemu Bogu. Ale do tego dojdziemy. Idziemy teraz dalej, proszę Państwa. Nie proszę. Zapomniałem, chodzi mi o to, że nie przestąpiłem ani nie zapomniałem twoich poleceń. Jestem więc wierny twojemu prawu. I na to mamy chyba parę tekstów. Tak, proszę Państwa, pierwszy z tych tekstów jest z Księgi Psalmów. To jest psalm 18. Od, o ile pamiętam, 21 do 24 wersetu chyba musimy tak, przeczytać. Tak, tak. Pan nagradza moją sprawiedliwość, odpłaca mi według czystości rąk moich. Strzegłem bowiem dróg pańskich i nie odszedłem od mojego Boga, bo mam przed sobą wszystkie jego przykazania i nie odrzucam od siebie jego poleceń, lecz jestem wobec niego bez skazy i wystrzegam się grzechu. Proszę Państwa, gdy czytacie ten tekst, to możecie sobie brzydko pomyśleć, no co za bezczelny facet. Kto może powiedzieć przed Bogiem, że jest czysty, że jest bez skazy? A jednak... To znaczy według, ten psalm traktujemy oczywiście nie jako wyraz bezczelności autora, tylko powiemy według mojego najlepszego rozeznania.
To jest to, co niestety dzisiaj stanowi taki pewien zgrzyt, to znaczy zgrzyt, źle to powiedziałem zgrzyt, ale pewną charakterystyczną cechę pewnej mentalności żydowskiej. Jestem wobec ciebie bez skazy, bo wypełniam twoje przykazania. I to jest to, co... Taki faryzeizm tak naprawdę z Ewangelii. Jezusowi, prawda? Się to nie podobało właśnie, bo mówi, dbacie o zewnętrzną stronę kubka, a w środku jesteście pełni zdzierstwa i tak dalej. Mówi więc, i jedno zachowujcie, ale dbajcie przede wszystkim o to drugie. Tu jest właśnie ta mentalność, że w kwestii przepisów prawa jestem. I moi drodzy, jest to coś. Jeżeli ja jestem wierny prawu, to ja mam prawo spodziewać się od Pana Boga pewnej nagrody. Bo ten werset 18 mi to mówi. Ja się po tobie spodziewam tego, że będziesz ty, Boże, dla mnie łaskawy, bo ja spełniam twoje przykazania. I to jest naturalna sprawa. Bóg będzie łaskawy, bo kto spełnia jego prawo, to ten daje świadectwo o nim, świadectwo swoim życiem. Dlatego Bóg go nagrodzi. Po co jeszcze, proszę państwa, bo to jest też piękne. Człowiek zyskuje dodatkową motywację. Owszem, jest to motywacja dosyć egoistyczna. Zacznę spełniać prawo, bo się spodziewam, że ty mi coś dasz za to. Ale Bóg temu nie przeczy. No nie, bo chcę nagrodzić. Jeżeli ty mi jesteś wierny, mówi Bóg, to ja widzę, ile ciebie to nieraz kosztuje. A więc dlaczego nie mam ciebie nagrodzić? To jest zupełnie naturalne działanie. Bylebyś tylko ty nie popełnił tego paskudnego błędu, że przestaniesz działać ze względu na mnie, a będziesz działać ze względu na chciwość twoją. Znaczy, bo liczysz na coś, to ja ci wtedy już nie dam. O to już Bóg będzie bardzo dbał o to. Ale jeżeli ty pamiętasz, że za wszystko, co otrzymujesz, dziękujesz, to znaczy, że ja jestem dla ciebie najważniejszy. Psalm kolejny. Psalm kolejny, proszę państwa, czyli nie, teraz nie psalm, teraz fragment z dziejów apostolskich. A to nawet Nowy Testament, ślicznie. Jedziemy. Tak, kolejny fragment to fragment z dziejów apostolskich, ja tylko nie pamiętam, ksiądz ma sigla. 24, 16 werset. 16 werset. I sam usilnie się staram, aby mieć zawsze czyste sumienie wobec Boga i wobec ludzi. Staram się, już w tym momencie nie jest tak mocno, jak było w psalmie, takie przekonanie o swojej mocy, tylko tym razem użyję postawienie, także dlatego, że to dzieje apostolskie, dlatego, że się staram, tak? Paweł ma świadomość bycia grzesznikiem. Tak. I jest o wiele bardziej pokorny, jednak to widać tutaj, ale też widzicie, mamy, proszę państwa, ten sam motyw działania, by mieć sumienie czyste. Nie? Czyli tak jak mi sumienie będzie wykazywało, staram się, by mieć sumienie czyste wobec prawa Bożego. Paweł jest Żydem i Żydem pozostanie. A więc gdzieś tam to jeszcze będzie pokutować. Znaczy pokutować w sensie takim, że zatrzyma to, co jest istotą sprawy, czyli wierność prawu. I moje sumienie, które mnie osądza, mówi mi, tak starasz się być wierny prawu, bo to jest mimo wszystko ważne. Tylko w Nowym Testamencie ważne jest, by być wiernym jakiemu prawu? Nie myciu kubków, garków tylko i dawania... prawu moralnemu. Tak, znaczy, czyli generalnie prawu miłości. To w tym momencie nie ma końca moja droga ku wierności prawu, bo nigdy nie zyskam stopnia miłości takiego, jakiego Bóg by tam, powiedzmy, dla mnie pragnął. Nie? Kolejny tekst jeszcze. Proszę szybko. Państwa, kolejny tekst to jest drugi list do Koryntian. Pierwszy rozdział, jeśli pamiętam, to chyba... 12 werset. Tak, czyli tutaj. Chlubą bowiem jest dla nas świadectwo naszego sumienia, bo w prostocie serca i szczerości wobec Boga, a nie według mądrości doczesnej, lecz według łaski Bożej postępowaliśmy na świecie szczególnie względem was. Prostota serca i szczerość wobec Boga. I szczerość właśnie, czyli szczerość tego sumienia. Dlatego starajmy się, moi drodzy, jeżeli sumienie nam coś wyrzuca, no trzeba to poprawić. Zresztą jeszcze mówię, dlaczego to jest takie ważne, bo teraz mi się przypomina, bo sumienie to jest głos cichy, aczkolwiek może być szalenie rąbiący naszą psychikę, jeżeli ktoś ma sumienie bardzo takie czujne, ale chodzi o to, że ono jest tylko w naszej relacji do Boga, tego nikt nie widzi. Jeżeli ja więc działam według sumienia, to ja nigdy nie będę hipokrytą, czyli nie będę się starał być dobry dla ludzi, a wobec Boga będę paskudem, nie? Bo sumienie pracuje i sumienie mi mówi o tym, żebym ja był uczciwy wobec Boga, czyli w tym najgłębszym pokładzie mojego jestestwa. Kolejny tekst, szybciutko. Kolejny tekst to jest pierwszy list świętego Jana Apostoła, trzeci rozdział i o ile pamiętam, chyba 17 werset, prawda? Ale aż chyba do 22, o ile tak, się czyli 17-22, taki dłuższy fragment. No. Jeśli by ktoś posiadał majątność tego świata i widział, że brat jego cierpi nierostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynami prawdą. Potem poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed nim nasze serce. A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga. I o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba.
No, wszystkie elementy. Ten mocny jest ten fragment do zamknięciu serca przed ubogim. Tak, tak, tak. On właśnie odpowiada na ten werset 13, o którym teraz wspominamy, że mam udzielać lewicie, wdowie, ubogiemu i obcemu, bo oni są w potrzebie. Jeżeli zamykam serce na bliźniego, zamykam z natury serce na Pana Boga. Od razu. Nie? Bo nie będzie we mnie tej miłości Boga. Natomiast też występuje ten śliczny element właśnie, że sumienie czy serce mnie nie oskarża, a nawet gdyby mnie oskarżało, to Bóg to wszystko mi wyrówna. Dlaczego? Bo czynię dobro. I tu jest przepiękna sprawa, proszę Państwa. My nieraz chyba do tego tekstu jeszcze dojdziemy przy zupełnie innej okazji, że czynienie dobra ma również walor czego? Zmazania grzechów. Tak, jeżeli sumienie mnie oskarża, czyli popełniam grzechy, Bóg wyprowadzi mnie. Dlaczego? Bo czyniłem dobro. Dlatego dobro ma niesamowicie wielkie znaczenie w gładzeniu grzechów. Czy pan wie, kiedy ostatni raz, gdzie to było? Na jednym z kręgów biblijnych to właśnie miałem, a nie tak akurat w jednej z parafii, gdzie miałem taki odczyt. Mieliśmy modlitwę wstawienniczą Abrahama za Sodomę. O, to jest piękny tekst. Tak, śliczny tekst. Dawno temu, proszę Państwa, to omawialiśmy, jak wiemy. Jeżeli znajdziesz 50 sprawiedliwych, czy przebaczysz całemu miastu, doszło do 10 sprawiedliwych. Bóg mówi, jeżeli znajdę 10 sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu. Czyli co? Dobro 10, to 10 jest większe niż całość, można cała powiedzieć. Reszta. Inaczej mówiąc, nie tylko 10, chodzi o dobro, które czynią. Ta dziesiątka ma większą wartość niż zło, które czyni cała reszta. To jest cudowne wręcz. To znaczy, pierwsze, że zło nie ma żadnej wartości dla Boga, ale go obraża. Natomiast dobro ma tak wielką wartość, że Bóg w niewielkiej ilości dobra, tak w cudzysłowie powiem, ilości dobra, zmieści całe wielkie zło, które może uczynić człowiek. A więc, proszę Państwa, jak bardzo warto czynić dobro. Właśnie ze względu na to, że gdy czynimy dobro, Bóg zmazuje nam ileś grzechów. My nawet o tym nie wiemy. To jest także forma pokuty za grzechy. My pokutę łączymy tylko ze spowiedzią, bo tak się nauczyliśmy. Do dzisiaj pamiętam, już Państwu nie wymienię tego, ale musiałbym to przygotować. Któryś z naszych kolegów, patrząc w Pismo Święte, znalazł, proszę Państwa, 12 sposobów przebaczania grzechów przez Boga. 12 sposobów, a my używamy tylko jeden. Tak, ostatnio nawet czytałem tekst o tym, nie o 12 sposobach, ale o tym, że właśnie, że spowiedź sakramentalna to nie jest jedyny sposób zgładzania grzechów. Oczywiście. Drugi sposób to jest zwykły żal za grzechy. Jeżeli ja Boga przepraszam, On mi też przebacza, bo chodzi o szczerość. Tylko spowiedź sakramentalna, proszę Państwa, jest o tyle fundamentalna, że po pierwsze mamy absolutną pewność, no że grzechy ciężkie są potrzebne. Tak, spowiedź jest ta, zwłaszcza indywidualna, jest potrzebna. I po drugie, że w spowiedzi trzeba się upokorzyć. To jest bardzo taki terapeutyczny dla człowieka. Właśnie kwestia upokorzenia plus odwagi, no bo zawsze odwaga idzie z pokorą tutaj. Nie? Ja przyznaję się do grzechów i mam odwagę je wypowiedzieć, przyznać się do nich. Spowiedź jest absolutnie potrzebna, ale nie jest jedyna. Nie jest jedyna. I właśnie czynione dobro to jest również sposób na zgładzenie grzechu. Bóg mi niejako automatycznie gładzi moje grzechy. No chyba, że za nie nie żałuję. To jest co innego. Bo ja muszę mieć świadomość, bo mi sumienie musi o tym powiedzieć. Nie? Na to, że tak, że tu zrobiłeś źle i za to Ciebie, Boże, przepraszam. Ale potem natychmiast mam okazję do uczynienia dobra i ja to dobro czynię. I w zamian za to dobro Bóg mi wybacza wszystko z radością, bo ja za to żałowałem. Ale czyniąc dobro niejako już pokutuję za moje grzechy. To dlatego tak warto, ja bardzo zachęcam, proszę Państwa. Gdzieś to słyszałem takie śliczne powiedzenie, ładne, że jeżeli ktoś walczy tylko o czystość swojego życia, to stanie owszem przed Bogiem i będzie miał czyste ręce, ale puste. Brudne serce. Znaczy nie, czyste puste. Ręce, ale puste ręce. Co mi to da, że ja będę miał ręce czyste, jeżeli one będą puste? Właśnie a przecież to jest takie piękne. Ostatnio też nawiązywaliśmy do uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Tam przecież jest przy obrzędzie nawet poświęcenia ziół i kwiatów, że przyniesiemy naręcze dobrych uczynków. Tak. Jeszcze nam jakiś tekst pozostał? Jeszcze Psalm 119, w którym nawet kilka tekstów ksiądz mamy. Znalazł. Ale które... ile, proszę mi powiedzieć, ile mamy czasu? Mamy jeszcze około 7 minut. Dobra, starczy nam to ślicznie. Zakończymy.
werset 13, cała godzina na jeden werset. Proszę Państwa, ale mamy o tym, że w tym wspomnieniu, że nie zapomniałem o Twoim prawie, to jest ten bardzo ważny drugi element, jest napisane, co w tym, że nie zapomniałem żadnego z Twoich poleceń. Tak, czyli generalnie mamy tutaj to stwierdzenie, że jestem wierny temu prawu i to dzięki temu prawu ja mam swoje życie. Wie pan co? Gdybyśmy musieli chyba z dwa teksty, jeden taki jest bardzo negatywny, ostry. O, to jeszcze dalej pobiegniemy w takim razie. Ciekawe, tak. Co z tym 119 psalmem zrobimy. Myślę, że to będzie szczegółowe już zadanie, ale chyba w powtórzonego prawa, ja teraz nie wiem, gdzieś jest taki zapis, niech pan szybciutko mi poszuka, że straszny zapis jest, że przeklęty jest wręcz ten, kto gdzieś tam chyba prawa nie wypełnia. Niech pan tylko zobaczy. Ja już mam. To, co ciekawe, to jest kolejny rozdział. Więc... A kolejny nawet. A, to jeszcze będziemy proszę mówić. Państwa, tak, to całkiem niedługo. Ale warto już dzisiaj. Są przekleństwa i błogosławieństwa. I tak. Ostatni werset, proszę Państwa. Przeklęty, kto nie trzyma się nakazów tego prawa i nie wypełnia ich, a cały lud powie amen. Amen. Bardzo ostre stwierdzenie. Proszę zobaczyć. Przeklęty, czyli wyłączony nie tylko ze wspólnoty, ale wyłączony z możliwości zbawienia. Bo przeklęty to jest ten, którego jako pierwszego Bóg przeklął już w raju, czyli szatan. Potem przeklęty został Kain i teraz przeklęty jest ten, kto we wzgardzie tak de facto ma to prawo, które ja daję. A więc zdecydowanie pierwsze negatywne, ale drugie mamy jeszcze pozytywne zdanie, żebyśmy nie wypełniali prawa ze strachu, ale naprawdę z poczucia wartości. To jest kapłańska chyba 18 rozdział, o ile się nie mylę, 5 werset bodajże. Szukam, mam już ten fragment. No. Będziecie przestrzegać moich ustaw i moich wyroków. Człowiek, który je wypełnia, żyje dzięki nim. Ja jestem Pan. Właśnie. Ustawy i wyroki Pana to właściwie jest fundament naszego życia. Życia. To jest to, co to życie daje. Życie w sensie rozwija się w człowieku życie Boże, a my w perspektywie Nowego Testamentu, bo o tym także chyba wspomniał nasz przyjaciel Paweł w liście do Galatów, będziemy również mieli w perspektywie życie wieczne, bo życie wieczne jest zagwarantowane, jeżeli wypełniasz to prawo, które Bóg tobie dał. I teraz wiedząc o tym, proszę Państwa, że nasze poruszanie się życiowe jest pomiędzy przekleństwem a błogosławieństwem, czyli pomiędzy śmiercią a życiem, de facto możemy przejść do psalmu 119, o ile się 93 werset 93. Bardzo tak. Króciutko, już proszę Państwa, mamy 3 minuty. Ojej. Nie zapomnę na wieki Twoich postanowień, bo przez nie dałeś mi życie. Znowu to życie, które jest tutaj właściwie przez to i dlatego już nie musimy dodawać żadnego komentarza tutaj. Widzicie Państwo, dlaczego warto wypełniać prawo. Nie kierujcie się strachem, tylko przez prawo macie życie. To będzie niech pierwsze, chyba 141. Pierwszy werset jeszcze, tak dokładnie. Ja jestem mały i wzgardzony, nie zapominam o Twych postanowieniach. Tak, bardzo ładne tu jest, proszę Państwa, co? Warunki życia, zobaczcie. Mimo, że wypełnia, jest mały i wzgardzony, czyli jest lekceważony przez wielkich tego świata, ale jednak ceni sobie o wiele wyżej wierność prawu Bożemu. I patrzcie na to jeszcze z drugiej strony. Wierność prawu Bożemu wcale nie gwarantuje nam łatwości życia czy przyjemności życia. Nie. Człowiek może żyć w bardzo trudnych warunkach, ale najpiękniejsze jest to, że mimo iż żyje w takich warunkach, że jest mały i wzgardzony, czyli nic nie znaczy, jeszcze jest pogardzany, lekceważony, to jednak pozostaje wierny Bogu. I ten życie będzie miał w pełni. Kolejny czy w takim lekce. Razie na deser Księga Przysłów i początek trzeciego rozdziału Księgi pan? Przysłów? Proszę bardzo. Synu mój, to. Nie zapomnij mych nauk, twoje serce niech strzeże nakazów, bo wiele dni i lat życia i pełnię ci szczęścia przyniosą. Cudowne. Tu jest akurat tradycja mądrościowa. Proszę zobaczyć, że do tego elementu życia dodane jest, znaczy do elementu życia Bożego, dodana jest długość życia doczesnego. Już Państwu wielokrotnie też wspominaliśmy tylko tytułem arcykróciutkiego komentarza, że ponieważ Stary Testament nie zna jeszcze pojęcia życia wiecznego, bo ta teologia się jeszcze nie rozwinęła aż tak bardzo w tym kierunku, dlatego wszelkie nagrody od Pana są w życiu doczesnym. Teraz, tak. A tą nagrodą najlepszą jest długie życie. Długie życie, tak. My wiemy, że to tak nie jest do końca, bo znamy iluś łajdaków, którzy długo żyją. I dobre postaci biblijne, które szybko umierają. Tak, tak. Dlatego my wiemy, że życie wcale nie jest aż takie proste. Ale wtedy na tym poziomie rozwoju teologii, ten, kto był wierny Panu Bogu, mógł długo żyć. I dlatego, znaczy, miał przynajmniej to zapewnione życie. Po co? To nie była tylko nagroda dla niego, ale to przede wszystkim było świadectwo. Jeżeli
jeżeli żyjesz długo i jesteś prawy, to znaczy inni patrząc na ciebie powiedzą, warto być człowiekiem uczciwym, prawym, bo ja też mogę tak długo żyć. I tu już stawiamy kropkę, proszę państwa. I co za tydzień? Od czego zaczynamy? Od którego fragmentu? Przedłużyliśmy życie, ale nie przedłużamy programu. Czy zakończenie tego już 26 rozdziału za tydzień? Myśli pan już, a jeszcze nam pozostało kilka wersetów chyba, więc wie pan co, myślę, że mimo wszystko od tego 14 spróbujemy. Czyli 14 werset 26 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Tam zaczynamy za tydzień. A za dzisiejsze już spotkanie dziękuję państwu. Ksiądz Janusz Nawrot. I Hubert Piechocki. Cześć Boże państwu. Do usłyszenia. Dobranoc. Z tym pragnieniem dobrego życia i długiego życia. Zdecydowanie. Dobranoc. Krąg biblijny.